Hej, nazywam się Krzysztof Kropisz i jestem psychoterapeutą współpracującym z HeyDoc. Gdy zdecydujemy się na wsparcie terapeuty, pozostaje jeszcze wybór konkretnej osoby. Dziś postaram się dać Ci kilka wskazówek pomocnych w tym wyborze. Podczas psychoterapii będziesz dzielił się ważnymi, intymnymi treściami ze swojego życia. Dlatego też tak bardzo ważny jest wybór odpowiedniej osoby. Badania naukowe pokazują, że istotniejsza dla skuteczności terapii jest relacja, jaką mamy z terapeutą, niż konkretne techniki i narzędzia przez niego stosowane. Dlatego tak istotne jest, by pracować z osobą, w obecności której będziesz czuć się komfortowo. Istnieje kilka elementów, które podpowiedzą Ci, czy to terapeuta dla Ciebie. Po pierwsze, w jego obecności będziesz czuł się bezpiecznie. Jednocześnie będzie towarzyszyć Ci uczucie, że możesz mu zaufać. Ważne jest również Twoje przekonanie, że terapeucie zależy na Twoim zdrowiu. Wyczuwasz jego zaangażowanie. W dobrym kontakcie z terapeutą respektowane są Twoje granice. Masz poczucie, że zajmujecie się tematami, które są dla Ciebie ważne. Dodatkowo czujesz, że Twój terapeuta Cię rozumie i dobrze się Wam rozmawia. I finalnie masz wrażenie, że coraz lepiej rozumiesz siebie, a terapia idzie w dobrym kierunku. Gdy Twoja terapia trwa, a Ty czujesz, że Wasz kontakt nie jest wystarczająco głęboki lub tracisz poczucie bezpieczeństwa, powiedz o tym swojemu terapeucie. Może uda się wspólnie dostroić i sprawić, że Wasza praca będzie dla Ciebie bardziej satysfakcjonująca. Gdy jednak to nie przyniesie efektów, warto zastanowić się nad zmianą terapeuty. I nie chodzi tu o testowanie i próbowanie różnych osób, ale o to, by nie trwać w relacji, w której coś nas uwiera. I co za tym idzie, taka terapia nie będzie skuteczna. Im szybciej zajmiesz się tym tematem, tym mniejsza jest szansa, że zainwestujesz w swoje relacje, czas i pieniądze w proces terapeutyczny, który nie będzie dobrze służył Twojemu zdrowiu. Mam nadzieję, że te informacje były dla Ciebie pomocne. Powodzenia i do zobaczenia. Thank you.